Sopot. Tutaj nie będą zatrudniać niezaszczepionych Sopot. Nie będziemy zatrudniać osób niezaszczepionych. Nie będziemy zatrudniać osób niezaszczepionych. Oczekujemy także jednoznacznych działań ze strony rządu, aby nie było kolejnej fali i kolejnego lockdownu, powiedział w rozmowie z portalem zdrowie.trojmiasto.pl Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. Magistrat wskazuje, że ze szczepień skorzystało już 95% pracowników, a każdy ubiegający się o pracę musi poświadczyć fakt przyjęcia preparatu. Jak podkreślają władze Sopotu, ich miasto ma jeden z najwyższych poziomów wyszczepienia. Szczepionki są dostępne od ręki, każdy może się zaszczepić bez rejestracji w centrum kurortu, dodał Skwierawski. Od kiedy szczepienia są dostępne, zachęcamy do nich i ułatwiamy szczepienia urzędników czy branży turystycznej, powiedział Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. Od miesięcy zachęcamy także mieszkańców, aby się szczepili, tworzymy miejsca szczepień. Warta podkreślenia jest dobra współpraca z sopockimi księżmi oraz biskupem ewangelickim, którzy zachęcają do szczepień, dlatego w Sopocie mamy jeden z najwyższych poziomów osób zaszczepionych. W centrum miasta, przy kościele świętego Jerzego do końca sierpnia stoi kontener, w którym można się szczepić bez rejestracji, od ręki właściwie, dodał samorządowiec. Szczepienia. Trzeba mieć zaświadczenie. Władze Sopotu podkreślają, że w magistracie pracę otrzymają tylko te osoby, które przedstawiły zaświadczenie o szczepieniu. Nie będziemy zatrudniać osób niezaszczepionych. Oczekujemy także jednoznacznych działań ze strony rządu, aby nie było kolejnej fali i kolejnego lockdownu, wskazał Skwierawski. Władze Sopotu przekazały, że poziom wyszczepienia wśród pracowników magistratu kształtuje się na poziomie niemal 95%. Podobny pułap osiągnięto w innych jednostkach miejskich. Gdynia z mniejszym zainteresowaniem szczepieniami w porównaniu z Sopotem. W Gdyni zainteresowanie szczepieniem było słabsze. W czerwcu wysłano do pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych ankietę z prośbą o dobrowolne i anonimowe wypełnienie informacjami na temat szczepień przeciw COVID-19, powiedział w rozmowie z portalem zdrowie.trojmiasto.pl Rafał Kleinert, dyrektor Urzędu Miasta Gdyni. Według niego większość pracowników jest w pełni zaszczepionych. 75%. Pracowników zadeklarowało, że jest zaszczepione co najmniej jedną dawką szczepionki, a kolejne 10% zadeklarowało zamiar zaszczepienia się w ciągu najbliższych 2 miesięcy, powiedział Rafał Kleinert. Gdańsk. Bez informacji o szczepieniach wśród pracowników gdański magistrat nie ma danych o poziomie wyszczepienia wśród pracowników. Urząd Miejski w Gdańsku nie posiada i nie zbiera informacji o poziomie zaszczepienia pracowników, podkreśliła Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Nie ma także restrykcji ani szczególnych regulacji dla osób niezaszczepionych, dodała. Mimo że Gdański Urząd Miejski nie gromadzi danych o szczepieniach wśród pracowników, jego przedstawiciele podkreślają, że promują i zachęcają pracowników do przyjęcia preparatu.